Witam. Pracuję teraz nad takim projektem. Chłopiec z misiem, którzy patrzą się na księżyc. Jestem już na samym końcu pracy. I wczoraj wieczorem skończyłam wyszywać chłopca. No i został mi miś. Zaraz wam pokażę. Został mi jeszcze tutaj miś do wyszycia. I wiecie co? Nie mogłam spać w nocy. Bo sobie myślałam, jak ja mogłam zostawić biednego chłopca bez misia na całą noc. Głupie. Ale mnie to męczyło w nocy, więc zaraz zaszyjemy misia, żeby się biedny chłopczyk już nie martwił. Bo przecież to jest noc. Nocy bez misia. No ciężko, ciężko. Także zaraz będzie misiu. I w całym projekcie brakuje mi jeszcze właśnie tutaj troszeczkę misia. I tu są takie plamki. To będzie na... Tu będzie na biały, a tu jeszcze szyję chłopców muszę wyszyć. No i jeszcze dużo koralików. Bo tutaj są French knoty, ja tego nie chcę robić, bo one się później rozwalają. Więc ja myślę, że przyszyję koraliki. Tutaj już mamy gałązkę ładnie zrobioną z backstitchem. Jeszcze tutaj troszeczkę też będzie backstitcha, ale to tylko troszeczkę. Dobrze, zróbmy mu tego misia w końcu, żeby się biedny już nie musiał martwić. Miś już jest zrobiony. Cały backstitch też. Wszystkie ubytki białe też są już uzupełnione. Ale będę chyba zmieniać backstitch na misiu. Ten biały tutaj nie podoba mi się, jak to wygląda. I użyję chyba jakiegoś jasnego, brązowego i trochę zmienię. Myślę, że tutaj to uszko tak bardziej mu jakoś zrobię, żeby było widać, bo tak jakoś płasko to wygląda. No. I zostały mi jeszcze koraliki do przeszycia, a jest ich bardzo dużo, bo we wzorze jest pełno French knotów. Jeżeli chodzi o chłopca, podoba mi się, jak wygląda. Zrobiłam tyle koralików i będę je wyprówać. Dlatego, że one są za duże. Popatrzcie tu we wzorze, ile powinno być tych wszystkich French knotów, czy to koralików. To mi się po prostu nie zmieści. I wygląda to źle. Tu wszystko poprzyszywałam, ale to nie wygląda dobrze. Wszystko to wypruję. Jeszcze się zastanawiam, bo tutaj to wszystko to takie koraliki przyszyłam i się zastanawiam, czy je wypruć, czy nie. No i tutaj przyszyłam koralika, bo tak widać, że ten miś po coś sięga i nie było wiadomo po co. Tu nic nie ma, a tu jest koralik. Ale nie wiem, czy to zostawić, czy wypruć. Zastanawiam się, co z tym zrobić. Bo to wszystko, czyli to, wyprówam. Wyprułam te koraliki, zrobiłam jednak French knoty i użyłam tutaj dwóch nitek i nawlekałam też dwa razy, czyli dwie nitki i dwa te nawinięcia na igłę. I tak one się prezentują. Na razie się nic nie rozwala. A tutaj są koraliki. Koraliki widać, że są dużo większe. No ale koraliki się błyszczą. A to się nie błyszczy. Jeszcze tutaj będę musiała zrobić te French knoty takim zielonym kolorem. No i się zastanawiam, co zrobić z tym drzewkiem. Czy to wszystko wypruć i zrobić też French knoty.
Nie wiem, zastanowi się jeszcze. A tutaj prezentuje się tak. Siedzę i siedzę i dłubię i dłubię, już mi ręka boli. A na całym wzorze jest tego mnóstwo. Tutaj, jak widzicie, to już jest prawie wszystko zrobione. Tu jest druga strona. Tutaj jeszcze trochę na górze. No tu już dużo mniej, tak, ale to będzie tu. Skończyłam wszystkie French noty i jednak postanowiłam, że w tym nie będę usuwać koralików. Tutaj one zostaną. A tak to wszystko porobiłam French notami. Paluchy mnie bolą, igła się wykrzywiłam. Ale jest wszystko zrobione. Tutaj wszędzie tego tak dużo było. No dobra, więc teraz, jak już jest wszystko zrobione, to zaraz będzie pranko. Opóźnienie, prasowanie i zobaczymy, co dalej. A jak wypiorę, to wezmę kolejny projekt. Muszę się dobrze zastanowić, co to będzie. Czy to będzie dziewczynka z tej serii, czy coś innego. I to, co jeszcze mi się przypomina, to tu, ten miś. Mówiłam, że nie podoba mi się jego góra białym backstitchem, czyli zaraz, bo ja nie widzę. Tu. To było białym, ja zrobiłam troszeczkę inaczej. I tą kreskę zrobiłam inaczej, żeby była taka bardziej łamana. Dzięki temu ta głowa misia jest, no widać, że jest bokiem po prostu, tak. No. Więc idę teraz to wyprać i pokażę, jak się prezentuje cały obrazek. Skończony chłopiec z misiem. Już wiem, że nie będę oprawiała tego w okrągłą ramkę, dlatego że wyszło mi nierówno, niesymetrycznie. Więcej centymetrów jest wzdłuż niż wszerz. I różni się to około 1 centymetra. Zastanawiam się, dlaczego. Jednak jest to dość duża różnica, pomimo że we wzorze jest opis, że ma mieć 34 cm na 34 cm. U mnie niestety tak nie jest. W ten sposób mamy 26 cm. A w tę stronę prawie 27. Więc już wiem, że dopasowanie do tego paspartu będzie nie lada wyczynem. Ponieważ nie wyszło mi idealnie koło. Jest bardziej owal. Więc będę musiała kupić jakiś gruby Bristol. Wydaje mi się, że w kolorze niebieskim lub fioletowym i samodzielnie spróbować dociąć odpowiednie paspartu i włożyć w kwadratową ramkę. Taki jest plan, ale jeszcze nie będę tego oprawiać w tej chwili. Jeszcze muszę wyszyć drugie. Czyli dziewczynkę z jednorożcem. Ale na wszystko przyjdzie czas. Także w obecnej chwili mój projekt idzie do szuflady, będzie czekał na swój czas, a ja zaczęłam coś nowego. Był księżyc, teraz jest słońce
I zaczęłam właśnie od tego elementu, czyli od słoneczka. Robię to na małym tamborku, na kanwie 14, tak jak jest w zestawie, i dwoma nitkami. Będę miała duży problem z środkami tych słoneczników. Już Wam pokazuję dlaczego. A to dlatego, że pod spodem nie widać, co mam wyszyć. Tak nawalili tych French knotów, że nie jestem w stanie rozszyfrować, co jest pod spodem. Zdaję sobie sprawę, że nieważne jak to wyszyję, i tak będzie fajnie to wyglądać, ale jednak nie podoba mi się taka sprawa. I to jest kolejna rzecz a propos schematów papierowych z chińskich firm. W ogóle ta kartka jest taka klejąca, taka nieprzyjemna, fu, błyszczy się bardzo, ale popatrzcie tutaj. No dobrze, tu jest akurat kilka tych French knotów, ale tu ja nie mam pojęcia, co jest pod spodem i jakimi krzyżykami to wyszyć. Tak samo te wszystkie kontury. Nie wiem, czy mam to robić jedną nitką, czy dwiema, aby to było grube i wyraźne. Nie wiem. Ponieważ tutaj nie jest to opisane. W normalnych zestawach robi się na 14 jedną nitką. Lecz tutaj, sami zobaczcie, to ma być taki gruby, wyraźny kontur. Nawet tu jest... A nie, chyba jest informacja. Czekajcie, wezmę jakieś nożyczki. A więc tu jest ta informacja, że 14... CT, czyli tak jak tutaj, dwie nitki normalnie do krzyżyka i jedna do backstitcha. Tak to ja rozumiem. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło, ale wydaje mi się, że patrząc na to, powinny być dwie nitki, aby ten backstitch był taki gruby i wyrazisty. Ogólnie cały obrazek jest piękny. Taki właśnie wiosenny, albo bym nawet powiedziała, że letni. Słońce wysoko na niebie. I również podoba mi się to, że jest to zrobione w formie okręgu. Takiego nieregularnego, takiego... No, tak od niechcenia. Mimo wszystko podoba mi się. Nie jest to duży zestaw, bo ma... Znaczy wzór ma... To krzyżyków na 100 krzyżyków. Oczywiście tutaj nie jest pełen zaszyw. To wszystko, co jest tu, to ma być białe, nie zaszyte. Także dziewczynka z jednorożcem jeszcze musi poczekać. A ja zabieram się za słoneczniki. A więc jeszcze raz szybkie podsumowanie. Jest to zestaw z firmy Joy Sunday. Na 14 dwoma nitkami. 34 na 34 cm ma wymiar tkaniny. Tutaj jest 34404 Looking Up on the Moon. Tutaj również są jakieś numery. Wszystko tutaj było. Jeżeli chodzi o ilość kolorów, to było tutaj 48 czystych kolorów, w tym 4 kolory backstitcha oraz 2 kolory French knotów. Zaczęłam ten zestaw 25 maja, a zakończyłam 13 czerwca 2024 roku. Więc zajęło mi to kilkanaście dni,
Jeżeli chodzi o French noty, to zajęło mi to no, jeden dzień hafciarski, ale no, było tych godzin sporo. Jeżeli chodzi o ten wzór, to wyszywało mi się go bardzo monotonnie ze względu na duże plamy koloru. Mimo wszystko bardzo mi się on podoba. Jest tutaj kilka moich zmian, czyli backstitch na głowie misia oraz koraliki na tym drzewku, przy którym siedzi miś. I straty, jakie tutaj poniosłam, to dwie igły, połamałam, oraz dużo nerwów i bolących palców przy robieniu French knotów. Mam nadzieję, że one się nie rozwalą. I mam pytanie do Ewy, która również wyszywała ten zestaw. Czy u ciebie również jest taka rozbieżność w centymetrach a propos szerokości a długości? Proszę, napisz mi w komentarzu, czy u ciebie też tak jest. Bo może ja coś źle zrobiłam, choć wydaje mi się, że się nigdzie nie pomyliłam w krzyżykach. Idealnie kółko się zamknęło. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Dziękuję za oglądanie. Ja mojego chłopca z misiem chowam do szuflady i zaczynam działać ze słońcem. Więc. Pa, trzymajcie się.